sama miałam na tyle duży problem, z którym nie potrafiłam sobie w tamtym momencie poradzić. I stwierdziłam, że chyba najlepszą dla mnie terapią będzie w tym momencie skupienie się na problemach innych. Doszedłem do takiego momentu, w którym szukałem czegoś nowego. Tak naprawdę nie wiedziałem, co to ma być. Coś całkowicie niezwiązanego z pracą i z zawodem. Trochę zmiany otoczenia. No nie wiem, jak to nazwać. Poszukiwałem czegoś innego. Doceniłam to moje wszystko. To, co było wtedy dla mnie niczym. Nie wydawało mi się, że tu jest tak niewiele. To też jest fajne w tym, że czasem spotkani ludzie też wpływają na nasze życie, trochę go kierunkują, kreują. My pomagamy komuś, ale ta druga osoba również pomaga nam. Zawsze możemy nauczyć się czegoś nowego, doświadczyć różnych rzeczy, różnych sytuacji, a co najważniejsze, czasami też docenić to, co my mamy, a niekoniecznie druga osoba to ma. Wystarczy, że nawet jeżeli komuś ujrzysz raz, tak, w jakimś tam małym stopniu, no to już jest sukces. I to jest twój sukces. Ja bardzo lubię rozmawiać z tymi ludźmi i słuchać ich argumentów i zderzać z moimi argumentami. I pokazywać, że naprawdę tak niewiele trzeba, żeby uwierzyć w siebie, żeby pójść do pracy, żeby przestać się przejmować tym, co mówią inni. Jeżeli uwierzysz w to, to naprawdę jesteś w stanie to zmienić.